Samochody spod znaku błękitno-białej szachownicy od lat cieszą się niemałą popularnością. Także na ulicach Grodu nad Ochnią bez trudu odnajdziemy nie jeden ich egzemplarz. W Kutnie nie brakuje ludzi, u których trzy litery BMW powodują szybsze bicie serca. Z myślą o nich wszystkich już w najbliższą niedzielę, 19 lipca, odbędzie się drugi zlot aut rodem z Bawarii. Organizatorzy zapewniają, że atrakcji nie zabraknie. Jedną z nich będzie przyjazd czołowego driftera teamu JBB Tobiasza Pustego-Puściana. Dla zlotowiczów przygotowano szereg konkursów, m.in. konkurs na najładniejsze auto z lotu, najniższe auto, car audio, konkurs na naciąg opony na feldze, na najładniejszą felgę i wnętrze. Ci, którzy odwiedzą teren zlotu, będą mogli sprawdzić się w przerzucaniu opon na czepy, przeciąganiu samochodu i wbijaniu gwoździa w pieniek. Każdy uczestnik będzie mógł korzystać z basenu miejskiego. Wszystkich miłośników Bawarek zapraszamy w niedzielę o godzinie 9 na Kutnowską Targowicę.